Cześć, ja jestem Karla, dzisiaj ze mną z Kami. Hej. I mamy Ugly to Beauty, znowu razem, jej. Tak. Dziś trochę inny. No właśnie, bo dzisiaj sobie wybierzemy kolory, w których mamy zrobić metamorfozy Simek, znaczy Simki w sumie, bo mamy tą samą, panią Hot Dog. Mhm. Ona... Dzień, ona jest po prostu piękna. Sabine Hoffman, nie? Tak, dokładnie. Okay. No. Czyli ta sama. No to co, spróbujemy zmieścić się w 15 minutach, ale się nie stresujemy tym, ponieważ spółka jest naprawdę ciężka. Spójrzcie na jej profil. Tak, właśnie. No, kaczy dziubek jak się patrzy. Tak, może zdejmę jej tego hot doga już. Właśnie, to dobra, to ja też jej zdejmę. Sobie zaznaczmy te kolory, właśnie, bo ja wybieram kolor dla Karli, a Karla wybiera kolor dla mnie. To mów pierwsza z tej okazji. No to ja dla ciebie wybrałam zielony. O, a ja tobie pomarańczowy. O, tak ty się chodził za mną pomarańcz. No dobrze. To sobie może pozaznaczajmy najpierw kolory. Właśnie tak wchodzę w tutaj, bo robimy tylko tą codzienną, nie? Mhm. Okej, okay. I dodatki, włosy, oczy, to wszystko robimy w tym kolorze, tak? Jeśli znajdziemy. Tak, oczywiście. No tak, dobrze. Nie ma pomarańczowych włosów. No to zrób żółte. Albo z modów jakieś daj, jeśli masz, nie wiem. Nie mam modów, bo wyjęłam. A, no to dobrze. Nie ma tak łatwo. No to wtedy włosy mogą być w normalnym kolorze, albo w kolorze zbliżonym, jak nie ma i tyle, no. No. Zobaczymy zresztą, co nam pokaże, jak zaznaczymy pomarańczowe włosy. A, właśnie. Pewnie, no są przecież rude. A, bez kitu. Taki pomarańcz. W ogóle to ja się tak zastanawiam... Nie można wybrać koloru włosów. No jak nie można? W sensie w tym zaznaczyć w sortowaniu. No to nie, ale sobie już możesz wybrać ten taki kolor tego. Ale to dobra, to potem. Wszystko ładnie na pomarańczowo. To co, możemy już zaczynać? W sumie możemy. No to... Czekaj, tylko sprawdzę. Dobra, mam zaznaczone zielone włosy, ale one i tak jest łysa, to szczegół. No dobra. To co, zaczynamy, nie? No. To... Zmiany. Ja tutaj jak coś mam stoper włączony, więc... To już możemy robić, tak? Tak! No bo ja tak... Już czekam już tak działaj. No powiem ci, że kurde... Ciężka. Ja w sumie wybrałam tą simkę, nie? No. Mówię na do siebie wyłącznie pretensje. To żeś tu zrobiła. O Boże, co to jest? W ogóle te jej usta to są tak bardzo wypukłe, że aż jej tam coś tak kurde... Dokładnie tak. Co to jest, no? Co żeś wybrała? Wow. Nie moja wina. Ja tutaj przeczuwam, że to nie będzie 15 minut. Dobrze, że sobie nie robiłyśmy takie ograniczenia. No, bo byśmy się nie wyrobiły. Co jest nie tak z jej nosem? Wszystko. Ten jej nos to normalnie jak w ustach jest, także... O, chyba tak to trzeba poprawić. A może i nie. Ja się skupiam najpierw na twarzy. No ja też, ale potem zapomnę o reszcie. W ogóle te oczy jakieś takie dziwne, nie wiadomo o co to chodzi. Ja już nie wiem jak te oczy zrobię, ja nie umiem robić oczu, naprawdę. To już chyba lepiej mi nos wychodzi niż oczy. U mnie jakieś motory jeżdżą, nie wiem, coś tam w tle słychać. Ja nic nie słyszę. A. No to dobrze. Dobra. Powiedzmy, że jest w miarę ciałko. Te drzwi jakie mam. Nie wiem. Co tu się wydarza z tym nosem? Jak? Masz już naprawdę nos? Tak. Powiedzmy. Nie wiem. Nie wiem, czy mogę nazwać to naprawionym nosem. Co jest nie tak z jej powiekami? One są strasznie wypukłe. Co to ma być? Halo, zgłaszam reklamację. A to zgłaszaj, ciekawe do kogo. Do autora. Ojejku. Kurczę. Czy my to dzisiaj skończymy? Nie wiem. Następny dzień nas zastanie. Mogłyśmy sobie wziąć
jakąś prostą tą Simkę. No nie, zepsuła mi oczy. To mistrz świata to nie to, będzie. To się da bardziej zepsuć? Tak. Da się. W ogóle te brwi ma takie normalnie potężne, takie aż... To brwi można zmienić chyba. Co tu jest nie tak z tą... Nie chciałam tego powiększać. Z głową coś, z szyją coś nie tak? Ech, ciężko stwierdzić. Ktoś się postarał. Dokładnie. Wiedział co robi. Ja z tym nosem będę miała problem, ja nie wiem jak go naprawić. No, moja ma taki kulfon, że tak to nazwę. I nie mogę tego zmniejszyć w ogóle. Chyba, że może tu? O, może tak. No, czy ja wiem, czy to takie piękne. Już w ogóle 7 minut tutaj pracujemy. W sumie 5, bo 2 minuty było wstępu. A, no dobra. Dobrze wiedzieć. Ona ma taką trójkątną twarz. No właśnie, nie mogę odkryć, w czym jest problem. Że ta jej twarz tak w ogóle nienaturalnie wygląda. Wszystko jakieś oczy, nie wiem, czy nie ma za wysoko przypadkiem, albo nosa, nie wiem. Mogę ci to, aha, to mogę ci podnieść, to mogę ci obniżyć, a tego nie mogę zmienić, dobra. Chyba, że tak. W ogóle ten czubek nosa mam taki kwadratowy. Tego się w ogóle nie da zmienić. Ona chyba lepiej wygląda z profilu niż z... Zepsuć to łatwo, ale... O, chyba prawie coś zrobiłam z nosem. Ciekawe, co nam z tego wyjdzie. No, już widzę po prostu, jak te efekty końcowe. Może te usta to mi coraz gorsze wychodzą. W ogóle ja też dam jej troszeczkę ciałka, troszeczkę mięśni, może trochę więcej ciałka, bo ona w ogóle taka... To będzie moja najgorsza Simka. Moja najgorsza Simka ze wszystkich chwili. Tak. Będzie nam się po nocach śniła potem, że jej nie naprawiłyśmy. Tak. Nie pozwoliłyśmy jej być piękną. Nie no, za nic się nie potrafię tego nosa naprawić, po prostu nie wiem. Teraz w ogóle jakiś taki za krótki. Z profilu wygląda dobrze. Nie rozumiem tego. Ja mam problem z oczami. Jakieś takie... O oczach tobie nie wspominaj. Można dodać rzęsy z mody? A śmiało dodawaj, ja też dam. No bo ona nie ma w ogóle swoich naturalnych rzęs, także... Musimy jej coś tutaj pomóc i choć trochę ją uratować. No, w ogóle nie ogarniam dzisiaj myszki i klikania i w ogóle... Ach, o to, chciałam to kliknąć, gro, myszko, o, dziękuję. Boże, ten nos. Boże, dlaczego? Za co? Co myśmy znowu takiego zrobiły? Ja nie wiem. Zachciało nam się. Pobawić. Chirurga plastycznego. Nie ma taką trójkątną twarz już zawsze. A kształt brwi mogę jej zmienić, czy nie? No tak. No dobra. Brwi mogę zmienić. Bo ona ma takie strasznie... Kurde... No od razu lepiej zielone dostaniesz. Z profilu wygląda dobrze. To jest nie fair. Jak tak może być? No ja nie wiem. Nie wiem. Też nie wiem, co jej można jeszcze zrobić. Nie umiem jej nosa naprawić. To jest jakieś nieporozumienie. Nie wiem czemu, ale ona mi przypomina psa. No ja też nie wiem czemu. Ale bardzo ciekawe skojarzenie. Już tu zobaczysz. Dobrze jest to, że dałam jej taką fryzurę, takie loki i ona kurde wygląda w tym jak pies. Twoja ma już chociaż włosy. Oczy też jej zrobię zielone, żeby miała do koloru. I w ogóle makijaż zielony. No oczywiście, zielony to zielony. No to będzie piękna.
Może jak dodam jej włosy, to będzie lepiej wyglądała. Może. Pomarańczowe. W ogóle jest zielony eyeliner? Jest. Chyba nic się jednak nie uratuje, moja droga. Pomarańczowe brwi. Moja simka oficjalnie została glonem. Jest cała zielona. Może się nazwać glon. Ej, a karnację też jej mam dać zieloną? A jest? No jest. O, jaka piękna. Ale tu... A pomarańczowa karnacja jest? Pomarańczowej takiej chyba nie ma centralnie. Zobaczę, no nie ma. A że zielona faktycznie jest, ale masz fajnie. Spróbuję jej dopasować jakąś taką. No ale nie. No trudno, u mnie będzie normalna. To masz farta. Mogłam sobie ściągnąć jakieś kolorki. Dobra, rzęsy ma, to już nie wygląda tak źle. No ona jest po prostu piękna. Wyobrażam sobie. Nie no, ja muszę jej zmniejszyć ten biust. Trochę dać talii, znaczy w sensie bioder, bo przecież to jest... Masakra. O, troszkę ciałka. Nie, Nie podoba się? Nie, niekoniecznie. Wystarczą jej cienie. Ach, pomarańczowe usta to w ogóle będzie hit. W ogóle teraz to ona wygląda jak brokuł. O. Bez kitu. Ej, nie ma pomarańczowych ust. Skandal, jak to? Czy ja jestem ślepa? Są wszystkie kolory, tylko nie ma pomarańczy, ej. No jak to? Ale to jest nie fair. A niby w tym są, w tym pakiecie. Znaczy jak rozwijam te kolory. Dziwne. Ale bez kitu, bo nawet jak się wybiera, to nie ma pomarańczowego w tych. No to właśnie, no. W ogóle te 15 minut już nie było. Jakby co? Znaczy nie wiem, tu są niby jakieś takie pomarańczowo podobne. No są, pomadki są pomarańczowe, ale nie można zaznaczyć. Więc chyba te pierwsze były najlepsze. Ja się zastanawiam nad spodniami. Ty już masz spodnie, a ja jeszcze w makijażu siedzę, nie? Ja już jej buty daję. No. Ile tu jest ładnych rzeczy. Teraz nie będę wiedziała, co ją ubrać. Jest to lat później. A co mamy w dołach ciekawego? A w ogóle to rzęs zapomniałam jej dać. Niestety chyba zielonych nie ma, tak mi się wydaje. Chociaż może, nie wiem co to... No one takie zielone, ale to w ogóle... To już lepiej dać czarne, po prostu. To są jakieś chyba takie jasne. Są zielone rzęsy? No właśnie, mam tutaj w kolorze niby takie jakieś zielone, tu niby różowe, ale jak na to klikam, to one jakieś takie w ogóle coś... W ogóle mi nie pasują żadne spodnie do tej bluzki. Mam coś takiego. Nie, bo ona ma taką ładną koronkę z tyłu, a tutaj wszystko psują. Oficjalnie moja simka została brokułem, okej? Dobrze. Nie wiem, czy mogę dać jej... Zrobiłaś jej tą zieloną skórę? Nie mogę jej dać chyba pierścionka, bo się, no, rzęsy się gliczują, także trudno, będzie bez pierścionka. A ja chyba muszę zmienić bluzkę, bo... Tak w sumie to ja chyba już skończyłam, wiesz? A, kolczyki! Jak kolczyki! To? No widzisz? Zapomniało mi się. A może chodzić w majtkach? Może. Skoro moja jest brokułem. To twoja może chodzić w majtkę. Jeszcze mi się tu przycięło. Skandal. O, okulary mogę jej dać. To jest pomarańczowy? Jakiś daltonista robił chyba to. Ale to jest miętowy, a nie zielony. Chociaż miętowy to zielony, nie? Ja chyba zacznę szukać coś w całych strojach, bo już nie mogę nic dopasować. Te ładne. Ona nawet nie wygląda tak źle, jak ją się na kolorowo. Ubrałam i w ogóle... Może i ten taką kieskę, ej, to by pasowało nawet do jej makijażu. Do jej kształtu twarzy, ej. Ja chyba tą. Zapomniałam. Kopciuszek. Tak, ale bosa też by pasowała w tej kreacji. No muszę powiedzieć, że moja simka zaczyna mi się podobać, bo całkiem ciekawie wyszła w takim stylu lekko
kosmiczną. No. Dobra, moja chyba też jest gotowa, ale zobaczę jeszcze jakieś kolczyki. Co macie tu do zaoferowania? O, mogą być. Ja tu jeszcze coś kombinuję z twarzą. Zresztą pomarańczowa sukienka wygląda trochę jak brązowa, no ale według gry to jest pomarańczowy, żeby nie było. To się nie będziemy sprzeczać, skoro gra twierdzi, tak, że to jest pomarańcz, no to to jest pomarańcz i koniec, kropka. Dokładnie. Te kolczyki mi tu nie pasują, jakiś nie taki zielony. U, a te, ale te są w jakimś... Aha, to jest jeden, dobra. Dobra, jest lepiej niż było, więc już nie będę płakać. Nad rozlanym mlekiem. Dokładnie. Dobra, to chyba najlepiej. Dobra, ja już dobra. Skończyłam. I mamy 20 to ja też. Już nic. I tak się prezentuje moja simeczka. Zaraz, później sobie wyślemy oczywiście. Tak, później sobie te screeny powysyłamy i sobie pokazujemy, jak to nam wyszło. Tak. Możecie zajrzeć do Karoli, zobaczyć jej zieloną wersję. U mnie jest pomarańczowa. Tak właśnie, zapraszam do Kami. Tak. No. Tak wyglądała przedtem. O właśnie, to... O mój Boże, jaka zmiana. No, powiem ci, że... Masakra. O, Młotko, to moja jest piękna. No, ja też tak... Po napatrzeniu się na tego hotdoga stwierdzam, że... Tak. Że ten brokuł to jest coś. Udało nam się, mimo wszystko. Tak. Także no co, no to kończymy, nie? No. Zapraszamy na kanały, zobaczcie... Jak wyszło drugiej. Tak, dla porównania. No i... Do zobaczenia. Łapkujcie, komentujcie. Zgrane jak zwykle. Do zobaczenia. No. Także no, się żegnamy. Mamy nadzieję, że się podobało. No i do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć. Cześć.